Cześć, z tej strony Adrian. Czas na kolejny materiał z serii Akademia Elektryka. Silniki trójfazowe prądu przemiennego są standardem we współczesnym przemyśle. Jednak narażone są na liczne zakłócenia, takie jak asymetria napięć między fazami czy pracę niepełnofazową. Tego typu zjawiska wpływają niekorzystnie na pracę silnika, a w konsekwencji mogą prowadzić do przegrzania i awarii. Istotnym problemem jest także nieautoryzowana zmiana kolejności faz silnika, czego skutkiem jest zmiana kierunku jego wirowania, co może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych. W celu uniknięcia tego typu usterek stosuje się czujniki kolejności i zaniku fazy. Dziś przedstawię Wam ich zasadę działania oraz opowiem o podstawowych funkcjach i zastosowaniu. Zapraszam. Sprzęt do testów otrzymaliśmy dzięki uprzejmości polskiej firmy FND w Spabianic, a bohaterami dzisiejszego odcinka będą przekaźnik napięciowy CP710, czujnik kolejności zaniku fazy CKF318, a także czujnik kolejności zaniku faz CZF-BT. Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF318 jest przeznaczony do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej 3×400V bez przewodu neutralnego. Pomimo swoich niewielkich wymiarów, realizuje on całkiem sporo funkcji zabezpieczających. Asymetria napięciowa między fazami, całkowity zanik fazy, symetryczny spadek napięcia w trzech fazach, zmiana kolejności faz, przekroczenie górnego progu napięciowego fazy powyżej 480 V, przekroczenie dolnego progu napięciowego fazy poniżej 320 V. Całość została zamknięta w standardowej obudowie o szerokości jednego modułu, czyli 18 mm, którą bez problemu możemy zamontować na szynie TH35. Czujnik jest przystosowany do pracy z napięciem zasilania 3×400 V i został wyposażony w dwa separowane styki NONC, których maksymalny prąd obciążenia wynosi 2×8 A. Na jego froncie zostały umieszczone 3 potencjometry, przy pomocy których możemy dokonać nastawy parametrów pracy. A T-ON, opóźnienie ponownego załączenia przy asymetrii i zaniku od 2 do 360 sekund. B T-OFF, opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku od 1 do 10 sekund. C asymetria napięciowa zadziałania od 20 do 80 V. Dodatkowo mamy dwie diody LED, D1 i D2, informujące o aktualnym stanie czujnika, ale o tym za chwilę. Czujnik kolejności i zaniku fazy wykonuje w sposób ciągły pomiar napięć fazowy. W przypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów zasilania lub asymetrii napięciowej większej niż dopuszczalna, następuje zadziałanie czujnika, którego zadaniem jest wyłączenie zasilania maszyny w celu ochrony jej przed zniszczeniem. W przypadku CKF318 wygląda to następująco. Przy prawidłowych warunkach napięcia sieci styki czujnika są zamknięte, przewodzi 5-4 oraz 8-9. W momencie wystąpienia anomalii napięciowych czujnik odłączy styki zgodnie z nastawionym opóźnieniem czasowym, czyli potencjometr B. Powrót parametrów sieci do warunków normalnych spowoduje ponowne załączenie styków z ustawionym opóźnieniem potencjometru A. Dodatkowo stan pracy urządzenia jest sygnalizowany przy pomocy wspomnianych wcześniej diod LED D1 oraz D2. LED zielony, czyli R, jeśli świeci, parametry zasilania prawidłowe, styk zamknięty. Jeśli miga, odliczanie czasu opóźnienia ponownego załączenia. LED czerwony, czyli U, świeci, asymetria napięciowa lub napięcie poniżej 320 V, miga 1 raz na sekundę, nieprawidłowa kolejność faz, miga 3 razy na sekundę, napięcie powyżej 480 V. Przed przystąpieniem do montażu czujnika najpierw należy sprawdzić kierunek obrotów silnika, czyli nic innego jak to, czy kręci się we właściwą stronę. W przypadku pomp lub wentylatorów często możemy się spotkać z dodatkowym oznaczeniem w postaci strzałki na obudowie, informującej o właściwym kierunku wirowania. Gdy mamy już to zrobione, montujemy czujnik i do zacisków L1, L2 oraz L3, odpowiednio 1, 3, 10 lub 12, podłączamy zasilanie trójfazowe. Styki przekaźnika, czyli 5-4, włączamy szeregowo w obwód cewki stycznika załączającego silnik. Kolejnym krokiem jest ustawienie progu zadziałania asymetrii oraz czasów opóźnienia wyłączenia i ponownego załączenia. Po podaniu zasilania świeci się LED R.
co oznacza, że kolejność podłączenia zacisków fazowych czujnika jest prawidłowa oraz parametry sieci są prawidłowe, czyli można uruchomić silnik. Zasymulujmy sobie kilka stanów awaryjnych. Pierwszym z nich będzie zanik fazy spowodowany odłączeniem przewodu fazowego podczas pracy silnika. A w naszym przypadku będzie to L3. Miga czerwona dioda LED, a po upływie nastawionego czasu T-OFF nastąpi wyłączenie silnika. Zmieniając wartość T-OFF, przedłużamy lub skracamy czas, po którym wykrycie nieprawidłowości zasilania wyłączy nam stycznik główny. Kolejną sytuacją awaryjną jest brak jednej z faz w momencie, kiedy silnik nie pracuje. Odłączając jedną z faz, następuje wyłączenie przekaźnika czujnika kolejności faz CKF318. Kolejną sytuacją awaryjną jest zmiana kolejności faz, która sygnalizowana jest na urządzeniu CKF318 miganiem czerwonej diody jeden raz na sekundę. Ostatnią z symulowanych sytuacji awaryjnych jest asymetria, spadek napięcia lub przekroczenie progów napięciowych. Obniżenie napięcia poniżej progu sygnalizowane jest zaświeceniem się diody U. Kolejnym testowanym urządzeniem jest czujnik zaniku fazy o oznaczeniu CZFBT. Jest on przeznaczony do zabezpieczania silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami grożącymi zniszczeniem silnika. Czujnik ma szerokość dwóch modułów 35 mm i jest montowany standardowo na szynie TH35. Jest on przystosowany do pracy z napięciem zasilania 3x400 V i posiada jeden styk NONC, których maksymalny prąd obciążenia wynosi poniżej 10 A. Na jego froncie zostały umieszczone dwa potencjometry, przy pomocy których możemy dokonać nastawy parametrów pracy. A. Asymetria napięciowa zadziałania, którą możemy nastawić w zakresie od 40 do 80 V oraz B. Opóźnienie wyłączenia nastawiane w zakresie od 0,5 do 5 sekund. Na panelu czołowym są umieszczone trzy diody LED, oddzielnie dla każdej z faz, które świecąc się informują o prawidłowym zasilaniu odbiornika. Zanik napięcia w co najmniej jednej dowolnej fazie jest sygnalizowany brakiem świecenia diody odpowiadającej danej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej ustawionego progu sygnalizowane jest słabszym świeceniem diody odpowiadającej danej fazie, a wystąpienie któregokolwiek zaburzenia spowoduje wyłączenie silnika. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie nastąpi z ustawionym opóźnieniem, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5 V powyżej ustawionego progu. Jest to wartość histerezy napięciowej. Dodatkowo styk przełączny przekaźnika pozwala na podłączenie układu sygnalizacji wizualnej lub dźwiękowej informującej o zadziałaniu przekaźnika, czyli wyłączeniu silnika. Podobnie jak w przypadku CKF318, tak i tutaj przed przystąpieniem do montażu i podłączenia czujnika należy sprawdzić poprawność pracy silnika, czy kierunek wirowania jest prawidłowy. Zasilanie podłączamy do zacisków znajdujących się w górnej części urządzenia L1 do 1, L2 do 2, L3 do 3, a także do 4 podłączamy N. Styk przekaźnika 7-8 należy podłączyć szeregowo w obwód cewki stycznika załączającego silnik. A ostatnim etapem jest ustawienie przy pomocy opisanych wcześniej potencjometrów wartości progu zadziałania i czasu opóźnienia wyłączenia. Po załączeniu zasilania świecą się wszystkie trzy diody LED L1, 2, 3. Co oznacza, że wszystkie trzy fazy są obecne i nie występuje żadna asymetria napięciowa pomiędzy fazami, czyli można uruchomić silnik. Zasymulujmy sobie kilka stanów awaryjnych. Pierwszym z nich będzie zanik fazy spowodowany odłączeniem przewodu fazowego podczas pracy silnika. W naszym przypadku będzie to L3. Kolejną sytuacją awaryjną jest brak jednej z faz w momencie, kiedy silnik nie pracuje. Ostatnią z symulowanych sytuacji awaryjnych jest asymetria, spadek napięcia lub przekroczenie progów napięciowych. Obniżenie napięcia poniżej progu powoduje wyłączenie stycznika. Teraz zmieniam na minimalny czas dostępny opóźnienia wyłączenia silnika i ponownie odłączam L3.
ostatnim z prezentowanych urządzeń jest przekaźnik napięciowy CP710, który służy do kontroli napięcia sieci jednofazowej i zabezpieczenia odbiornika jednofazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości. Na uwagę zasługuje fakt, że przekaźnik może być zasilany napięciem do 450 V, co pozwala na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia znacząco ponad dopuszczalne normy. Dodatkowo urządzenie jest zabezpieczone przed zmianą biegunowości zasilania, dzięki czemu nie ma możliwości spalenia przekaźnika. Jest on wyposażony w jeden styk NO-MC, którego maksymalny prąd obciążenia wynosi 16 A. Urządzenie ma szerokość standardowego pojedynczego modułu, czyli 18 mm i jest montowane standardowo na szynie TH35. Na panelu czołowym przekaźnika widzimy 4 diody LED informujące o aktualnym stanie pracy urządzenia, ale o tym opowiem za chwilę. Poniżej mamy 2 potencjometry, które pozwalają na wprowadzenie nastaw dotyczących poziomów napięć. A, opisany na obudowie jako U1, definiuje dolny próg napięciowy zadziałania przekaźnika w zakresie od 150 do 210 V, AB, opisany na budowie jako U2, odpowiada za górny próg napięciowy przekaźnika w zakresie od 230 do 260 V. Histereza napięciowa powrotu wynosi 5 V i jest taka sama dla obu progów. Przy pomocy wspomnianych przed momentem potencjometrów definiujemy tak zwane okno napięciowe, czyli W, w granicach którego mogą następować zmiany napięcia zasilania, które nie powodują zadziałania przekaźnika. Prawidłowe napięcie odbiornika jest sygnalizowane przy pomocy diody LED oznaczonej jako U. Styk jest w pozycji 7-10. Zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej nastawionych progów napięciowych spowoduje zadziałanie przekaźnika. Styk zostanie przełączony w pozycję 7-12. Spadek napięcia poniżej ustalonej wartości U1 jest sygnalizowany przy pomocy diody LED oznaczonej jako U1. Wzrost napięcia powyżej ustalonej wartości U2 jest natomiast sygnalizowany świeceniem diody LED oznaczonej jako U2. Po powrocie właściwego poziomu napięcia powrotne przełączenie styku przekaźnika nastąpi automatycznie. W przypadku niestabilnego napięcia w sieci i częstych zmian napięcia zasilającego wykraczającego poza ustalone progi okna napięciowego minimum 10 razy w ciągu minuty. Przekaźnik zostanie zablokowany na czas 10 minut, czyli styk zostanie zablokowany w położeniu 7-12, co zapobiega zbyt częstemu cyklicznemu włączaniu i wyłączaniu podłączonego odbiornika. Stan blokady jest sygnalizowany przy pomocy diody LED oznaczonej symbolem styku otwartego. Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy pamiętać o odłączeniu zasilania. Przewody zasilające podłączamy do zacisków 1 i 3 zgodnie z oznaczeniem. Ściągę znajdziecie na bocznej ścianie urządzenia. W obwód zasilania zabezpieczanego odbiornika włączamy szeregowo styk 7-10. Na koniec pamiętajcie o ustawieniu właściwych poziomów progów napięciowych i gotowe. Prawidłowe napięcie odbiornika jest sygnalizowane poprzez świecenie diody LED U. Wzrost napięcia powyżej nastawionego progu powoduje wyłączenie podłączonego urządzenia. Powrót prawidłowego napięcia powoduje ponowne załączenie urządzenia podłączonego do przekaźnika. Obniżenie napięcia poniżej nastawionego progu również spowoduje wyłączenie urządzenia podłączonego do przekaźnika. I ponownie powrót prawidłowych parametrów zasilania powoduje ponowne załączenie przekaźnika. Przedstawiłem Wam 3 urządzenia, które są jedynie wycinkiem z oferty FNF, ale dzięki temu filmowi jestem przekonany, że teraz już wiecie, jak zabezpieczyć silniki w sieci trójfazowej i odbiorniki jednofazowe. Po więcej danych i informacji zapraszam na stronę producenta, linki znajdziecie pod filmem, a na dziś to wszystko, zapraszam na kolejne odcinki, pozdrawiam, cześć!